Dzień dobry, dzień dobry. Poranek rozpoczynamy bukietem polnych kwiatów, który wczoraj zebrałam razem z Ignasem, jak byliśmy na wycieczko rowerowej, rowerowo-biegowej. Zresztą opowiem Wam o wszystkim później. Deszcz leje, więc dzisiaj się nie uda nasz plan. Dźwięki tableta, a jeszcze Wam coś pokażę. Rano z wizytą, rano mówię, jest 6:39, czyli jeszcze wcześniej rano. Moja mama też tak wstaje jak i my. Wpadła z wizytą moja mama i przywiozła, słuchajcie, cukinię ze swojego ogrodu i ogórki, więc jestem szczęściara. A ja dzisiaj muszę jej zawieźć moje śliwki, no żeby się jakoś pięknie odwdzięczyć czymś, czego ona w ogrodzie nie ma. A tego nie ma, a moje śliwki są przepyszne i też Wam je dzisiaj pokażę. A dobra, ale na razie tym warzywnym akcentem zapraszam Was na dzisiejszy vlog. Dobra, hej. Zobaczymy, na ile uda mi się nagrać, bo córeczka tutaj się kręci. Chciałam Wam pokazać przy okazji, że już się ogarnęłam, umalowałam fryzurę, o którą ostatnio byłam pytana, taką mega prostą. Wiecie, można zrobić ją profesjonalnie, w sensie równy przedziałek podzielić, zaczepić sobie tu włosy i jednymi się zajmować, ale to jest fryzura po mojemu, więc na pewno nie będzie miała żadnej perfekcyjności w sobie. O, już jest córeczka ze mną. Zbieram część, tak, pożyczyłam Twoją gumkę, to prawda. Związuję taki wrót. Też Cię kocham. Taki koczek. I szczepiam go z tyłu spinką, żabką. Byle jak. Byle się udało złapać. No i raz jest lepiej, jak widać. Raz jest gorzej. Raz trzeba te włoski lakierem poukładać. Raz nie. W zależności od tego, jak złapię, tak będzie. Druga część włosów. Tak śliczne miny stroisz. To samo, zwinięty koczek, łapię żabką, może nie tu, łapię żabką tu, dobra, teraz te włoski sobie powciskam, wystające wszędzie, ot i tyle, i to jest cała moja fryzura, no mówię, raz one wyjdą ładniej, raz wyjdą gorzej, ale na co dzień ostatnio tak ciągle chodzę uczesana, więc to tyle, dobra, może je trochę poprawię, może trochę wyżej je zrobię. Dobra, powiem Wam, że najbardziej w takie dni jak dziś, czyli w takie, że jest niby lato, a jest deszczowo, mega pochmurnie i w ogóle tak ble, pada deszcz teraz aktualnie, właśnie jak idę, jestem najbardziej wdzięczna za suszarkę bębnową, gdyż, słuchajcie, jak jest zima, to wiadomo, że jest w domu ciepło, bo się wszystko grzeje i pranie schnie, no bo schnie. Jak jest lato w pełni i słońce świeci, pranie na dworze schnie, przepięknie schnie, ale jak jest lato, i w domu się nie grzeje, bo jest wystarczająco ciepło, ale deszcz pada, to wtedy naprawdę jestem mega wdzięczna za suszarkę bębnową. W takich chwilach przydaje mi się ona najbardziej. A teraz pójdziemy jeszcze, mimo że w deszczu, skoro wyszłam już na dwór z Wanią, to pokażę Wam, jak wygląda moja śliwka, gdyż moja śliwka, ta przepyszna, bo mamy jedną śliwkę, która rodzi takie śliwki średnie, po prostu ona bardziej wygląda niż jest smaczna, to druga jest po prostu przepyszna, przesłodka, cudownie się mrożą te owoce, później nadają do ciasta, jest genialna. I wbrew pozorom tego, co Wam pokażę, nie wszystkie są jeszcze do zebrania. Bardzo dużo jest jeszcze twardych, ale systematycznie codziennie je zbieram. I na przykład wczoraj zebrałam cały taki durszlak, który zaraz Wam pokażę. I tak jest dzień w dzień. I już mąż wywoził do hurtowni, żeby częstować. I ja już częstowałam. I po prostu jeszcze ich mamy i mieć będziemy. Właśnie mówię, że teraz zbierać będę dla mamy, tylko niech przestanie padać. W tym roku tak obrodziła nasza śliwa, że gałęzie leżą na ziemi. Nie są w stanie po prostu stać u góry, tylko leżą na ziemi, bo jest tak od swojego po prostu pod ciężarem owoców. Chodźmy. Dobra, ale jeden plus tych deszczy, które ostatnio są. Mamy zieloną trawę w końcu. Dobra. Dobra, uwaga, jest i ona. Wy widzicie to? Czy wy to widzicie? Patrzcie. Patrzcie na to. Patrzcie i podziwiajcie. Gałęzie, normalnie, że ona się nie złamała, to jest po prostu cud pod tym ciężarem.
No jest, no na mega dużo. A w ogóle a propos, właśnie suszara z praniem. Zapomniałam o suszarce wczoraj ją zabrać z dworu i ona nie stała pod dachem i wszystko przemokło, dlatego mówię o suszarce bębnowej. Jedno pranie się suszy, zaraz właśnie to zbiorę i wrzucę do suszary. Wania zjada śliwki, które spadły. Dla każdego coś dobrego. Dobra, uciekam zbierać to pranie i do domu, bo leje. A tu mi przez noc wszystko zmokło, nieważne, że wszystko było, co? Na dworze, po prostu deszcz zaczął padać, tego nie przeanalizowałam, wieczorem zapomniałam zebrać prania i teraz mam takie wilgotne, więc zaraz powędruję do szuszary. Dobra, zbieramy. O, i właśnie o tym Wam mówiłam, tak wygląda codziennie mój zbiór, więc troszeczkę fasolki, ale śliwek, zobaczcie ile, no cudne, nic tylko jeść. Boże, czy tylko ja jestem taka genialna, że w co się nie ubiorę, to zaraz się po prostu uświnie. Proszę nie patrzeć na wykładzinę mojej córki, bo jest do odkurzenia. To jest po prostu wszystko zeschnięta ciastolina nawet. Dobra, musiałam się przebrać, bo się oczywiście upaćkałam, kawą się oblałam. A spinka, słuchajcie, chodzę po dworze i to rozplątało mi się to jedno wiązanie. Pękła mi na głowie ta żabka, nie mam dwóch, więc związałam po prostu włosy w kucyk. Dzisiaj nam się szykuje, słuchajcie, cały dzień w domu, gdyż naprawdę ma cały dzień padać. Tak przynajmniej podaje prognoza, no i na razie się sprawdza. A w ogóle co chciałam powiedzieć, to a propos właśnie tego biegania i tych rowerów. Postanowiliśmy sobie z Ignasiem, że cały sierpień, który już u nas się zaczął 31 lipca, bo wczoraj, będziemy sobie robić 4-5 razy w tygodniu samego rana takie wypady, bo wstajemy bardzo wcześnie. O 9 dopiero otwieramy sklep, więc jakby do tej pory mamy czas, że o 7 będziemy ruszać on rowerem, a ja będę biegać, żeby robić jak około 7 km dziennie. No i wczoraj nam się to udało i było fantastycznie, a tak jak mówię, dzisiaj wstałam z takim zapałem, że o 7 wyruszymy, a tu nic z tego. Ignac się obudził 10 po 7 i mówię, czemu mnie nie budziłaś, co my nie idziemy? Ja mówię, leje synek, co to za przyjemność. Wiecie, jakby nic na siłę, więc standardowo dzisiaj robię trening w domu, ale tak było wczoraj fajnie, tak przyjemnie po prostu od rana się dotlenić. Przypomniałam sobie, jak to fajnie było tak z rana biegać i jeżeli jutro padać nie będzie, to ruszamy. A ja Wam tutaj pokażę mały zamówienik, o którym ostatnio Wam mówiłam, że zamawiam pomalutku wyprawkę dla dzieci. I tym razem było to zamówienie tylko dla Ignasia. Wszystko już otworzyłam, ale spakowałam z powrotem, żeby Wam to pokazać. Były w super promocji koszulki i teraz one znowu są w cenie regularnej. Zwykłe koszulki to są tak naprawdę z takim napisem, a ja postanowiłam, że kosztowały one 8,90, bawełna jest w 100% i fantastycznej jakości są, zamówić 3 takie koszulki, żeby miał po prostu na głowę, więc 3 sztuki w cenie 8,99 chyba, czy 8,90, więc jak mogłam tego nie zrobić. Tak samo buciki, te buty były przecenione ze 120 kilku złotych na 40 chyba 5 albo 49, rozmiar 37, 10-latek. Matko. I to są buty, które będzie miał na WF, bo to są buty sportowe i one mają białą podeszwę, a taki jest wymóg u nich. Natomiast zwykłe tenisówki też były jakoś przecenione chyba na niecałe 40 zł. Zwykłe tenisówki też w rozmiarze 37 będzie miał na chodzenie po szkole, bo te już są po prostu zwykłe, najzwyklejsze tenisówek na świecie. Z czarną podeszwą, więc będzie miał na po szkole. Jeszcze muszę kupić dziecku buty typowo takie jesienne, wiecie, jakieś fajne adidasy za kostkę najlepiej, bo on najlepiej się w takich czuje. No i Łucji jakieś sportowe buciki właśnie na jesień, po prostu na jesień. No i teraz tak, ja stawiam, sprawdziłam wszystkie ubrania dzieci, co jest jeszcze dobre, co niedobre, co się nadaje, co się nie nadaje. Ignaszowi planuję zakupić 2-3 bluzy z kapturem na zamek, bo on nie ma w ogóle bluz na zamek, a je polubił, kiedyś nie lubił, teraz tak. Więc bluzy na zamek i z 3 pary dresowych spodni, takie podstawowe kolory, czarny, granat, szare na przykład, bo on ma właśnie dobre niebieskie, dobre czerwone, moro, a brakuje takich podstawowych kolorów, więc podstawowe kolory bluz, podstawowe spodnie, takie basiki. A Łucji chcą pójść w tą stronę, że ona leginsów ma od groma, których ja kupiłam tak naprawdę, kiedy zaczynało się lato, a było tak gorąco, więc nie miała ich kiedy nosić, więc nowych leginsów w dobrym rozmiarze jeszcze mamy chyba z 6 par, więc je pochowałam, żeby ich nawet teraz latem nie ubierać, niech sobie ciuła te starsze. Więc jej po prostu sukienki z długim rękawem. W HM-ie zawsze są do 30 zł, słuchajcie, sukienki z długim rękawem, a jakieś unicorny, jak to Łucja mówi, a króliczki, a coś tam. Więc takich sukieneczek kilka i będzie miała takie zestawy, wiecie, do wyboru. Dla niej najlepiej, bo ja jej w tamtym roku nakupiłam bluz z długim rękawem i swetrów i to się w ogóle nie przydaje. To jest fajne w okresie wiosna-jesień, uważam, ale taka ciepła jesień, gdzie ten sweterek czy tą bluzę zakładamy zamiast kurtki. Ale do przedszkola było to najgłupsze rozwiązanie.
Dlatego, że i tak w tej bluzie jej było, czy w swetrze, za gorąco w przedszkolu, tam miała krótki rękawek, jak ściągała, było jej za zimno. Więc u nas w przedszkolu najlepiej się sprawdza taki bawełniany, po prostu długi rękawek. Więc albo koszulka z długim rękawem, albo właśnie sukienka i tyle, bo ona wtedy się ani nie musi rozbierać, ani jest jej za gorąco, ani za zimno w tych właśnie takich jesiennym czasie. Więc ja na to stawiam, no i na to będę teraz polowała tak naprawdę. Dobra. Koniec, nie przedłużam, idę ogarnąć domek. Ja dzisiaj chciałabym tylko posprzątać, dlatego że wczoraj nagotowałam cały gar rosołu, więc dzisiaj rosół wszyscy wcinać będą, bo wczoraj rosół zjadł Ignacy i Łucja. Mąż był tak zaganiany, miał cały dzień, że pierwszy posiłek jadł o 7 wieczorem, więc już nawet nie miał ochoty na rosół, tylko sobie tam grillował mięso tak naprawdę. A dzisiaj już wszyscy zjedzą rosół, no ale dzięki temu, że mąż ja nie jadł, ani ja, to tego tyle zostało, że bez sensu po prostu, żeby marnować jedzenie i gotować dzisiaj nic nie muszę. Myślałam, żeby jakieś racuchy może z jabłkami zrobić, czy nawet ze śliwkami, ale na to też nie ma chętnych. Zaproponowałam rano to, no możesz mamo, możesz, to jak możesz, no to dla kogo, to wy macie się cieszyć, czy ja mam się cieszyć. Dobra, nie przedłużam, uciekam sprzątać. Dobra, jestem. Słuchajcie, pomyłam owoców, to co miałam, resztki truskawek, dwie brzoskwinie, całą tą michę tych śliwek i teraz tak, śliwki będę sobie drylować i wrzucać do woreczków mrozić, natomiast brzoskwinie, truskawki i odrobinkę śliwek skroję na dwa talerzyki, bo tak właśnie przygotowałam i będę dzieciom dawała. Zrobię im po prostu taką a la sałatkę owocową, bo nie chcą, żebym im nic piekła, to zrobimy taką a la sałatkę owocową. Słyszycie hałasy, Łucja tam szaleje po prostu na drewnianym koniu, który dostała dnia. A czemu cię gryzie? Bez powodu? Ponieważ ja ją gryzę. A, ponieważ ty ją gryziesz? No, więc... Fajne, ale Łucja, o co cię prosiłam? Ale Wania mnie gryzie. Ale ona nie gryzie cię bez powodu, kochanie. Jak nie będziesz jej tak zaczepiać, to nie będzie cię gryzła. I sama wiesz, że ona się bawi tylko tak. No ja wiem. Wania ma taki zwyczaj, słuchajcie, tak ją łapie zębami i ciągnie jej za rękę. Wiecie co chodzi? Robi to tak z wyczuciem, nie tak, że gryzie, gryzie. To Wania mnie ciągnęła za tą zimową kurtkę. No właśnie, za zimową kurtkę ci ciągnęła, tak. Ale bo ty się z nią bawisz na okrągło, nie? Jesteś jej ulubioną koleżanką do zabawy. Prawda? No właśnie. Tu jest szalej ze względu na to, że jest pogoda jaka jest. Ja już standardowo z dziećmi byłabym na placu zabaw albo gdzieś indziej, a tak 18 stopni i leje cały czas, bez zmian. Zaraz rosołek zagrzeje. Jeszcze tyleś. Teraz? Dobra, to tylko skończymy śliwki robić, dobra? No, dzieci akurat miłośniki rosołu, więc to fajnie, że mam. I co? I później na deser, tak jak mówię, będzie sałatka owocowa, a ja zmykam do pracy na 13:30. Przypnę Pani smycz? Nie, bo nie wychodzimy z nią na spacer teraz. Dobra, i tak słabo się cokolwiek powiedzieć, ale tak jak mówiłam, na 13:30 idę do pracy, więc muszę się troszeczkę ogarnąć, bo już mamy przed pierwszą jest, ale czas zasuwa, powiem Wam, mega zasuwa. No szczególnie jak coś się robi, a ja tak wiecie, od jednej roboty do drugiej, tak się kręcę po prostu między pracami. Dobra, co Łucja robisz? Łucja przypięła na smyczy Wani, przypięła drewnianego konika. Wiecie jaki to konik? Tak jak mówiłam, miała 2 latka jak go dostała. Na urodziny, taki drewniany koń z sorterem na kształty i tak, tak. Siedziała i się odpychała nóżkami, to poszliśmy dzisiaj na strych, wynosi zabawki, z którymi się już nie bawi. No robimy co jakiś czas taką wymiankę i zobaczyła tego konia i ona będzie na nim jeździć. I faktycznie na nim jeździ od rana, co prawda nogi ma dłuższe. 2 razy dłuższe niż były w wieku 2 lat. Nie, ale jeździ, tak, jeździ na tym koniku, no. Dobra, ale powiem Wam, że od rana jestem w szoku w ogóle, bo dzieciaki zamknęły się u Ignacia w pokoju, gdzie Ignacy jest zazwyczaj tego zdania, że zabierz ją ode mnie, no pestka. To zamknęły się w pokoju i bawiły się. Ignacy tam swoją makietę jakąś budował, Łucja swoje budowała jakieś domki, no mega w szoku jestem. Potem zeszli na dół, Ignacy włączył Jasia fasolę i woła. Łucja, poglądamy razem. Szok, naprawdę szok, bo uwierzcie, 10-latek i prawie 5-latka to nie jest wcale tak... takie normalne, że oni wspólnie coś robią. No, a, no ale Łucji troszeczkę już bije na głowę, wiecie, to siedzenie w domu. No jednak naprawdę, 11 godzina byśmy już zaliczyli 2 place na 100%, jak nie więcej. Więc no, taki nie jest standardowy dzień.
A ja Wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za obejrzenie tego vloga do końca. I widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Pa!